Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. W chwili, w której kręcę ten blog, to jest 12 sierpnia 2021 roku, polska opinia publiczna rozemocjonowana jest. Tak zwanym Lex tvn i praktycznie nie zwraca uwagi na inne rzeczy, które się w Polsce dzieją. Część nas Polaków się niesamowicie cieszy i to są głównie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, gdyż ich zdaniem zniknie z polskiej przestrzeni medialnej stacja telewizyjna, która ich zdaniem jest uosobieniem wszelkiego zła. A przy okazji dojdzie do repolonizacji mediów. Znowu druga część opinii publicznej, są to głównie wyborcy Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Szymona Hołowni, a także PSL-u, yy, są oburzeni, gdyż ich zdaniem właśnie mamy do czynienia z zamachem na wolne media, przez to co PiS zrobił, zniknąć może z polskiej przestrzeni medialnej stacja telewizyjna, która ich zdaniem jest uosobieniem wolności. I w ogóle tak, kurde, nie może być. Tyle tylko, że jak bardzo dobitnie wykazałem w dzisiejszym vlogu porannym, który się troszeczkę spóźnił, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że i tak go obejrzałeś, bo on jest bardzo, bardzo ważny. Link do niego znajduje się w pierwszej linii opisu. No to jak wykazałem w tym vlogu porannym, to wszystko ma, Ponieważ z, yy, o żadnej repolonizacji nie może tutaj być mowy. Po prostu nie, tam nie ma nic na ten temat w tej ustawie, nic na ten temat, że tam ma być kapitał polski, tam po prostu nie może być kapitału yy, zagranicznego określonego typu. Także nie, żadnej repolonizacji nie będzie. A jak powiedział pan poseł Suski się wygadał, to w ogóle w senacie z tej ustawy Lex TVN zostanie wyłączony TVN, więc ona TVN-u nie będzie kompletnie dotyczyć. Także TVN zostanie, nic się nie zmieni. A więc po co to wszystko? Łącznie z tym, że mm, przecież zrobiono niesamowitą zadymę w Sejmie, więc, to nie tylko tak, że po prostu prze kontrowersyjną ustawę procedowano, ale również procedowaną w sposób taki bardzo wyjątkowy, budzący emocje. Po co to wszystko? Z dwóch powodów. Pierwszy, no to zapraszam Ciebie do obejrzenia vlogu porannego. Drugi też. Bardzo mocno opowiadam o nim we vlogu porannym. Mówiąc krótko, jest to odwrócenie uwagi. Chodzi o to, żeby ludzie się y, ekscytowali LexTVN, co się właśnie dzieje i nie zwracali uwagi na inne rzeczy, które się dzieją. A dzieje się bardzo dużo. Y, na, 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 na kursach kruszców dzieją się dziwne rzeczy, na walutach dzieją się dziwne rzeczy, ale przede wszystkim, przede wszystkim, moi kochani, przez Sejm sobie podróżuje tak zwany druk numer 1400. 49, który to do, do laski marszałkowskiej, jak czytamy, w, na pierwszej stronie złożył sam pan premier Mateusz Morawiecki, czyli bardzo ważna rzecz. I tutaj czytamy, szanowna pani marszałek, na podstawie artykułu, 100, um, artykułu 118 ust. 1 Konstytucji. Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zwalczaniu, o, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia z poważaniem Mateusz. Morawiecki. Drodzy Państwo, tych niektórych innych ustaw jest cała masa, ponieważ ten projekt ustawy liczy, słuchajcie, w to pismo całe liczy ten druk Liczy 289 stron i znajdziemy tam także odniesienia do, ustawy, do, do ustaw dotyczących zdrowia psychiatrycznego. Na przykład jest tam wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego, ale także, moi kochani, znajduje się tam także. Ja teraz to, 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 to robię tak, mam nadzieję, że to widzicie w prawym górnym rogu, co ja w tej chwili robię. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu danych i informacji gromadzonych w systemie ewidencji występowania chorób zakaźnych i przeciwdziałania tym chorobom oraz sposobu i terminu przekazywania danych i informacji, co biorąc pod uwagę, jaki nam tutaj zamordyzm PIS szykuje, to jest to całkiem ciekawe, ale mamy także, mam nadzieję, że zaraz uda mi się do tego. Tutaj oczywiście mamy też sposoby finansowania, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków i wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży i połogu. Mamy także, słuchajcie, gdzie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania z niego. Mamy także ciekawe wzory w zawiadomieniu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego go osoby chorej psychiatrycznie bez jej pisemnej zgody. Potem mamy drugie zawiadomienie, bardzo, bardzo podobny wzór, i tak dalej, i tak dalej. Znajduje się tu cała masa różnych rzeczy. Co to zwykle oznacza, jak jest tak gigantyczna kobyła gdziekolwiek pchana? To znaczy, mniej więcej tyle, że ktoś ma coś do ukrycia i próbuje to ukryć. Po prostu. To jest tak, jak chcesz na przykład. Na, średnio, na filmach przygodowych, jak w średniowieczu chcieli, nie wiem, wywieźć nielegalnie jakąś skrzyneczkę małą do miasta, to robili wielki wóz pełen siana i gdzieś tam tą skrzyneczkę chowali. Tak samo tutaj. Fizyczną, ja oczywiście tutaj mam notatki, drodzy państwa, ja przynajmniej starałem się to przejrzeć i tak dalej. Za chwilkę przejdziemy sobie do meritum, bo tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy znalazłem. Na przykład szczepienia przeciwko koronce zostaną przeniesione z metod zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnych do zalecanych szczepień ochronnych, a to już tylko krok do obowiązkowych szczepień ochronnych, obowiązkowych, tych jeszcze nie ma, ale została wprowadzona procedura, która po wykonaniu dwóch kroków, dosłownie dwóch, które można już wykonać, z tego co wiem, chyba poza Sejmem, w związku z tym mogą być wykonane w ciągu 10 minut, i budzimy się w, rzeczywistości, budzimy się w innej rzeczywistości niż się kładliśmy spać, no to już wtedy obowiązek może być. Wtedy już obowiązek może być, moi kochani. Yy, także no jest ewidentne przygotowanie pod wprowadzenie takiego obowiązku. Jest mowa o funduszu kompensacyjnym, yy, jest mowa o wielu, wielu innych rzeczach, i będę starał się o tym mówić. Natomiast, drodzy Państwo, na początku chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną i też mieć do Państwa apel. Drodzy Państwo, 289 stron, z których Zasadnicza większość jest to bardzo skomplikowany tekst prawny, który w dodatku nie jest tekstem jednolitym, tylko odsyła do innych tekstów prawnych, zwykle do ustaw. Czyli, bo na przykład jest to tekst, w którym, w którym czytamy, że taka i taka ustawa, w tym i w tym, w tym, i w tym artykule, ten i ten ustęp dostaje. Takie i takie brzmienie. Więc, żeby to zrozumieć, to po przeczytaniu czegoś takiego trzeba znaleźć tekst ustawy, która jest zmieniana, i nanieść sobie samodzielnie poprawkę, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. Ja jestem za cienki w uszach, drodzy Państwo, żeby dokonać analizy czegoś takiego samotnie, w czasie, który jest akceptowalny. Wydaje mi się, że byłbym być może w stanie procedować kilka stron dziennie, gdyby to miało być procedowanie takie ultra rzetelne. Dlatego, drodzy Państwo, zrobiłem, co mogłem. Zaraz to Państwu yy, pokażę, ale potrzebuję pomocy. Yy, potrzebuję pomocy Was. W opisie, moi kochani, macie mail. To jest mój mail biznesowy ale jeżeli w tytule wpiszecie druk 1449, to te maile mój menadżer będzie przekazywał mnie. I mam do Państwa taką zasadniczą prośbę. Proszę, poświęćcie tyle czasu, ile możecie, na przeczytanie tak dużej ilości tego druku, ile możecie i to, na co wpadniecie, w sposób... Czy natraficie, co Was nie za, zaniepokoi lub jakieś Wasze spostrzeżenia, w sposób jak najbardziej krótki, zwięzły i treściwy, wysyłajcie, proszę, na ten mail. Eee, po prostu, proszę Państwa, no pomóżcie mi zrobić drugą część tego vloga. To jest materiał robiony na szybko. Tu są moje pierwsze wrażenia. Nie wiem, czy widzicie, jestem przeraźliwie niedospany. Yy, zaraz po nakręceniu wroga porannego, którego kręciłem w nocy, siadłem do dorobienia tego i teraz analizowania. I teraz, gdy zaczynam to robić, no to już jest bardzo, bardzo w dzień, że się tak wyrażę. Mam nadzieję, że na 14 wyrobię się z renderowaniem i wrzucaniem tego. Gdyby było po 14, przepraszam, znalazłem moim zdaniem i tak sporo. Znalazłem wystarczająco dużo, żeby wzbudzić mój niepokój i żeby chcieć, żeby to było doskonale przeanalizowane. I Państwo mi możecie pomóc na to w ten sposób, że jak Państwo zwrócicie na coś moją uwagę, to ja oczywiście sam to przeanalizuję. Też wydaje mi się, że udało mi się dokoptować jednego prawnika do pomocy, więc będzie nas dwóch do analizowania. Um, jednocze, także, tak, także pójdzie trochę łatwiej, ale to cały czas jest 289 stron. Więc jak mi państwo wyślecie, na tej na tej stronie, w tym i w tym miejscu jest to i to, moim zdaniem oznacza to to i to, to już mi będzie dużo łatwiej, jak ja będę musiał tylko sprawdzić, czy to, co państwo piszecie jest prawdą, czy moim zdaniem dobrze państwo analizujecie, i po prostu no, będę, będę weryfikował Państwa tropy, to nam bardzo, bardzo ułatwi. Bardzo Państwa o to proszę. No i druga rzecz, to też chciałem się trochę usprawiedliwić. Drodzy Państwo, tak, ja, ja, ja jestem pewny, że ja tutaj w tym vlogu, przy, znaczy, że ja na potrzeby tego vloga przeoczę całą masę różnych rzeczy, być może nawet coś źle wyinterpretuję. Proszę o wyrozumiałość jeśli ktoś, nie wiem, jeśli pojawi się jak, raczej inaczej, nie musicie mówić pisać w komentarzu, Woźniak, ty nie znalazłeś wszystkiego Woźniak, coś przeoczyłeś, ja wiem, że na pewno to zrobiłem e, proszę, pomóżcie mi pisząc, co przeoczyłem wtedy będę mógł to zweryfikować, bo przecież to, że waszym zdaniem coś jest, to też wcale nie znaczy, że musi być prawdą prawda? Drodzy Państwo najpierw takie rzeczy które tutaj sobie wynotowałem na kartce. O, 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 o tutaj. To jest taka kartka, no, trochę tego jest. Mam tutaj też inne, inne notatki. Drodzy Państwo, a potem sobie tak ogólnie porozmawiam o tych przepisach, bo to jest bardzo ciekawe, że w takim, w takim druku, że w takim piśmie, słuchajcie, słowo obowiązek, Obowiązek pojawia się 40 razy. Obowiązkowy, i tak dalej, a w różnych innych formach, obowiązek, w różnych innych odmianach pojawia się wiele set razy. Na przykład, o, w tej chwili Państwo widzicie na 18 stronie, jest mowa o tym, że, um, że urzędnik, swoją indywidualną decyzją, swoim indywidualnym się może nas de facto uwięzić na 30 dni, zabronić nam, e, zabronić nam wychodzić z domu, bo skierować nas na kwarantannę. Przy czym to jest ta lepsza wersja e, w domu, bo, um, bo wcale nie jest powiedziane, że ta kwarantanna musi być domowa. Ta kwarantanna równie dobrze może być w izolatorium e, lub obiekcie o innej nazwie, a tego samego typu. Ja przypominam, że już. Wiele tygodni temu robiłem vlogi o tym, że takie obiekty do przymusowego izolowania nas Polaków, nie tylko izolowania w sensu stricte, czyli tych, którzy są już zakażeni, ale także do izolowania poprzez nałożenie obowiązku odbywania tam kwarantanny, czyli efekt ten sam zamykają cię gdzieś i nie pozwalają ci wyjść, ale nie jesteś chory. Nawet nie musisz być zakażony, wystarczy, że jesteś podejrzany o zakażenie, ale nie podejrzany w sensie prawnym, tak jak na przykład prokurator ciebie pode może podejrzewać o popełnienie przestępstwa, tylko podejrzany w sensie takim medycznym, czyli w praktyce się Jakiś medyk może powiedzieć, że ty jesteś podejrzany, bo na przykład aplikacja wykaże, że gdzieś tam byłeś niedaleko osoby, która była zakażona i już do 30 dni. Mogą cię trzymać e, według tych przepisów, hmm, co mi się strasznie nie podoba. Pomijam fakt, że te, izolato te izolatoria do kwarantanny mają również dwuosobowe pokoje, co najmniej dwuosobowe, może nawet większe, więc może być prawdopodobieństwo, że wsadzą cię z Ty jesteś całkowicie zdrowy, wsadzą cię z człowiekiem chorym i on cię po prostu zarazi. Różnymi chorobami możecie zarazić. Więc tam takich kwiatków jest na pewno, drodzy Państwo, dużo, dużo więcej. Zaraz to dokładnie omówimy, przeczytamy sobie dokładnie artykuł i tak dalej. Ech, też bardzo mnie niepokoi kwestia, że to jest bardzo dużo psychiatrii o przymusowym kierowaniu ludzi do szpitali psychiatrycznych i tak dalej, ponieważ, drodzy Państwo, w Polsce istnieje taka procedura, że jeżeli medy zespół medyczny i to chyba nawet nie musi być lekarz, tylko chyba nawet może być to ratownik medyczny. Muszę to posprawdzać, bo widzicie Państwo, to jest ogrom materiału, ogrom materiału. Stwierdzą, że Ty robisz coś, co zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu, lub kogoś innego, to można Cię siłą wsadzić do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Do tej pory, jak się dowiedziałem od zaprzyjaźnionego medyka, który chyba takie rzeczy robił, to się stosuje w takich sytuacjach, jak na przykład zespół medyczny, personel karetki pogotowia, znaczy tak się mówi karetki pogotowia, wiadomo, o co chodzi, zespół ratunkowy wchodzi do mieszkania i tam zastaje faceta albo kobietę osobę, która ma niebezpieczne narzędzie, i jej stan wskazuje na to, że ona może tym niebezpiecznym narzędziem ugodzić siebie lub któregoś z członków rodziny. Mówiąc krótko, jeśli się nic nie zrobi, to zaraz się poleje krew. W związku z tym no, trzeba działać szybko, więc zespół medyczny idzie po kaftan e, lub wzywa policję, w każdym razie w, jak, jakiego, w jakiś sposób fizyczny ten człowiek jest obezwładniony i przewieziony do szpitala psychiatrycznego, bodajże na okres do 30 dni na obserwację, żeby sprawdzić o co tam chodzi. Czy on jest poczytalny, czy on jest niepoczytalny, czy on zagraża sobie, innym itd. No ale, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, sytuację czysto teoretyczną, że nagle ktoś uzna, że mamy obowiązkowe preparaty na COVID, obowiązkowe. I, mm, I mamy dużo zachorowań. I spora część tych zachorowań kończy się zgonem. Czy nie możemy sobie wyobrazić interpretacji, że odmowa przyjęcia takiego preparatu uznawana jest za sprowadzenie na siebie zagrożenia? Utraty zdrowia i życia, bez problemu możemy sobie drodzy Państwo wyobrazić. Także sytuacja, w której osoba, która nie chciałaby przyjąć takiego preparatu, mogłaby być pozbawiona, po prostu wywieziona do psychiatryka, jest teoretycznie możliwa. I dlatego, właśnie to, że tu jest tak dużo obowiązkach, o, o psychiatrii, o tych wzorach psychiatrycznych, i tak dalej, bardzo mnie niepokoi. Oczywiście, najbardziej niepokoi nie nawał. Ilość tego, ile tego jest, z bardzo prostej przyczyny. Drodzy Państwo, no nikt normalny, kto nie ma czegoś do ukrycia, nie robi takich molochów. Dlaczego? Bo przy założeniu całkowicie uczciwych zasad legislacji człowiek, który, człowiek, instytucja, osoba, która przedstawia taki projekt, musi liczyć się z tym, że w tym projekcie dla posłów część rzeczy będzie i potem dla senatorów, a także dla pana prezydenta. Część rzeczy będzie fantastyczna i oni będą chcieli to przyjąć, a część rzeczy będzie nie do przyjęcia. I takie zbloczenie sprawia, że stawia się ludzi przed bardzo niefajnym wyborem, czyli Powiedzmy, że tam jest 100 rzeczy i że na te 100 rzeczy 95 jest super. Naprawdę super, ale 5 jest nie do przyjęcia. I teraz co taki poseł ma zrobić? Zagłosować przeciwko 95 fantastycznym rzeczom, ale w ten sposób zagłosuje też za 5 nie do przyjęcia? Czy też zagłosować przeciw? I dlatego powinno się robić. Jak najmniejsze kawałki, oczywiście stanowiące zamkniętą całość, a naprawdę kwestie związane z nopami, z funduszem, um, z funduszem kompensacyjnym, um, nym, po, po, po nopach i tak dalej, i tak no, dalej. Nie musi tu być wzoru, e, wzoru zaświadczenia czy skierowania do szpitala psychiatrycznego i tak dalej. To może być w zupełnie innym miejscu. I takie rzeczy robi się z dwóch powodów. Pierwszy powód, Um, czyli licz, liczenie na to, że ktoś kto to będzie czytał i oceniał, czegoś nie znajdzie. I dlatego też właśnie ja zrobiłem to, co zrobiłem, drodzy Państwo. No, przeprosiłem i poprosiłem obywateli, bo ja na pewno tutaj wszystkiego nie znalazłem i poprosiłem Państwa o pomoc. A drugie, że wykorzystuje się to do walki politycznej, właśnie po to, żeby postawić. Posłów i senatorów, przed takim dylematem, jak powiedziałem wcześniej. I jeżeli oni zagłosują na nie, to odpalać na nich machinę propagandową, że on zagłosował przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu. Na przykład, w przypadku ludzi, którzy będą głosować przeciwko temu, jestem pewny, że będzie podnoszona propaganda medialna, że oni są przeciwko temu, żeby ludzie, którzy dostaną nopa, dostali odszkodowanie. Na pewno będzie to podniesione, a ci ludzie mogą nie chcieć zagłosować, na przykład, dlatego, że nie chcą, żeby, żeby wojewoda lub minister zdrowia mógł de facto jednym podpisem zarządzić przymusowe podawanie preparatu na koronkę. Moim zdaniem, w skrajnych przypadkach, również z użyciem siły i to jeszcze na wybranym obszarze. Mhm. A po co na wybranym obszarze, a nie na terenie całej Polski? Wiecie, e, krzywdzili Kujawsko-Pomorskie. No, nie, nie protestowałem, nie byłem z Kujawsko-Pomorskiego. Krzywdzili Mazowieckie. Nie protestowałem, nie, było z, nie, nie, byli, nie byli z Mazowieckiego. Nie jestem z Mazowieckiego. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Zostałem sam. To jest stara metoda PiSu. Pod tytułem dzielenie na fragmenty i krzywdzenie fragmentów, prawda? Na przykład w tej chwili bardzo mocno dyskryminuje się ludzi, którzy nie przyjęli preparatu i chcą chodzić na koncerty. I praktycznie nie ma oporu medialnego, yy, a, i, i, i żadnego innego jest, ale mały, no bo większość ludzi nie chodzi na koncerty. Zobaczycie, co będzie, i jak będzie problem z wejściem do sklepów. Obstawiam, że na przełomie września i października osoby, które nie przyjęły preparatu, będą już miały problem z wejściem do niektórych sklepów. Realny problem, bo teoretyczny już jest teraz, bo teoretyczny już teraz przecież też są limity, tylko ich się nie przestrzega. A ludzie, którzy przyjęli preparat, są zwolnieni. Ech. Także, także, także po to się to robi. To, to nie mam ku temu żadnych wątpliwości. I teraz, drodzy Państwo, co tutaj jest poza tym obowiązkiem, który za chwilkę sobie um, poradzimy? Zobaczcie. Psychiatrycznego 61 razy. E... Psychicz 82. Psy... Im, Im mniej literek wstawiam, tym więcej odmian jest, nie? 144 psych. Nie ma innych słowów słów na psych, niż związanych z, z psychicznym lub psychiatrą. Nie? 144 A obowiązek? Zobaczcie. Obowią. 321. Obowiązków obowiązkowych. Od cholery. No, od cholery, drodzy Państwo. Od cholery. No więc tak, przede wszystkim co tutaj jest. E co jest bardzo ważne. Dwie rzeczy. W chwili obecnej nie ma tutaj mowy o tym, że reparat na koronkę będzie przymusowy. Nie ma. Nadal nie znalazłem tutaj. Być może to już, kochani, tutaj jest. Jak widzicie, są tam również treści rozporządzeń i tak dalej. To jest niesamowity konglomerat, ale szukałem, nie znalazłem. Nie znalazłem na tą chwilę, żeby koronka znalazła się w wykazie chorób zakaźnych. Nie znalazłem. No, nie znalazłem. Zakłożę więc, że jeszcze jej nie ma. Natomiast tutaj generalnie jest bardzo dużo różnych procedur popisywanych, które obowiązują, duża część z nich obowiązuje wyłącznie w stanie epidemii oraz stanie zagrożenia epidemiolo epidemiologicznego. Stan epidemii jest to to, co mamy teraz. Tak rząd po prostu ogłosił ten stan epidemii i tyle. Natomiast czym jest stan zagrożenia epidemiologicznego? Wydaje mi się, że tym samym, czyli czymś co rząd ogłosi, natomiast co ogłosić może całkowicie zawsze. I o ile ten stan epidemii w te, według dzisiejszej, y, y, dzisiejszej definicji i tak można prześcia, prze, przeciągać w nieskończoność, moim zdaniem, to moim zdaniem rząd się zabezpiecza, że gdyby jednak zdarzyło się tak, że nawet wobec tej dzisiejszej definicji, gdzie przy wzroście ilości przypadków z jednego do dwóch, już można mówić o epidemii, to i tak rząd się zabezpiecza, że, że gdyby tego się tak nie udało uzasadnić, a gdyby chciał znowu wprowadzać te wszystkie procedury, to wystarczy, że powie: Słuchajcie, co prawda, od roku nie mamy ani jednego zakażenia, ani jednego, ale w Chinach mają dwa. A wy wiecie, że z Chin pływają do Europy statki, nie? Co prawda, głównie nie do polskich portów, ale Polacy zamawiają paczki, które na tym statku pływają. Jest zagrożenie, że to do nas przyjdzie. Wprowadzamy. Czyli nie musi być realne zagrożenie. Wystarczy, że będzie hipotetyczne zagrożenie i już mogą to wprowadzać. Czyli w praktyce, moim zdaniem, istnieje taka sytuacja, w której Teoretycznie mamy do czynienia z procedurami na wypadek jakichś bardzo drastycznych, nieoczekiwanych stanów, a w praktyce mamy opisane procedury, które będą obowiązywały zawsze, gdy rząd tego chce. To jest bardzo ważna sytuacja, bo to oznacza prawdopodobnie, że rząd albo ten obecny stan chce lub godzi się na to, że będzie utrzymywał w nieskończoność, Albo bardzo długo, i to nawet gdyby nie było ku temu już nawet medialnych żadnych podstaw, to i tak chcę mieć do tego furtkę. Teraz tak: um. Obowiązek przyjmowania preparatu na koronkę. W chwili obecnej, według tego mojego zrozumienia, tych przepisów nie jest wprowadzony, aczkolwiek, jak już powiedziałem, klasyfikacja, klasyfikacja szczypawek, że się tak wyrażę, jest taka, że mamy obowiązkowe szczepienia ochronne, i to one są obowiązkowe. Musisz to przyjąć, lub jeżeli dotyczy to Twojego dziecka, musisz. Hmm, I to jest w ogóle ciekawa konstrukcja, prawda. Musisz wyrazić dobrowolną zgodę, żeby twoje dziecko to przyjęło, to jest moim zdaniem, jako osoba, która kończyła prawo, to mi się to w głowie nie mieści. Bo jak to musisz wyrazić dobrowolną zgodę? Tam, gdzie jest przymus, tam nie ma dobrowolności, to się wyklucza. Albo jesteś ładny, albo jesteś brzydki, albo jesteś gruby, albo jesteś chudy, albo jesteś w ciąży, albo nie jesteś w ciąży, albo jesteś martwy, albo jesteś żywy. No nie da się być trochę martwym i trochę w ciąży. Tak samo nie da się, żeby coś było trochę dobrowolne, a trochę pod przymusem. Ewentualnie część działań może być dobrowolnie, a część pod przymusem w całym zbiorze działań, ale jedno konkretne działanie pod tytułem oświadczenie woli, czyli yy, polegające na dobrowolnej zgodzie na to, żeby dziecku podali preparat. Nie może być wyrażone pod przymusem, bo przymus wyklucza dobrą wolę. Yy, wtedy jest przymus. A jak można mówić o braku przymusu, jak za niezastosowanie się do tego przymusu, mogą cię karać finansowo, a moim zdaniem w sytuacji ekstremalnej, gdyby chcieli, mogą próbować do szpitala psychiatrycznego. To jest moja interpretacja. Także z baby to obowiązkowe, mamy zalecane, Zalecane to są takie, że rząd nam mówi, że to dobra jest, powinniście to przyjąć, ale jak tego nie zrobicie, to was nie będziemy, mm, nie będziemy za to karać. Czyli to są naprawdę dobrowolne. Dopiero tutaj się pojawia prawdziwa dobrowolność. Część z tych jest odpłatnych. Nie wiem, czy część, na pewno część jest odpłatnych, nie wiem, czy część jest darmowych, no ale tutaj mamy, my i od, oprócz tego mamy metodę zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnych. I do tej pory, preparat przeciwko koronce był metodą zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnych. Oficjalnie, formalnie. Teraz jest przeniesiony piętro wyżej do zalecanych, skąd już tylko piętro do obowiązkowych, co moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, nastąpi. Gdy yy, preparat przynajmniej Pfizera zostanie, dopu, przejdzie tą trzecią fazę badań na, na podawanie dzieciom <coughs> powyżej 6 miesiąca, a poniżej 12 roku życia. Bo u dzieci powyżej 12 już jest. Natomiast moim zdaniem oni będą chcieli to wprowadzić niżej w kalendarzu szczepień, na przykład w siódmym, może szóstym miesiącu i moim zdaniem dlatego czekają. Um, czekają. I moim zdaniem znowu zrobią taki numer, że dla dzieci będzie obowiązkowa, a dla dorosłych nie będzie. To jest moja prywatna opinia. E, także tutaj jest to, że tutaj jest właśnie to, że, e, że, m, że jest krok bliżej do obowiązkowych, ale jeszcze nie ma. Natomiast Przewidziana jest furta, że może się to zdarzyć obowiązkowe, i to, no mówię, dosłownie w jednej chwili, ponieważ można wprowadzić, żeby one były obowiązkowe na danym obszarze, i ten obszar, no dany obszar, więc może być to zarówno obszar danego kraju, jak i jedno województwo, i, fu, jedno województwo jeden powiat, jedna gmina, jedno miasto. Jakaś dzielnica, jakiś obszar, dany obszar. I o tym zdecydować może minister. Zakładam, że jest to minister zdrowia, a także wojewoda. Rozumiem też, że minister może zdecydować na obszarach większych niż jedno województwo, a wojewoda może decydować maksymalnie na obszarze swojego województwa lub na mniejszych obszarach, które składają się na jego województwo. Muszą być, żeby to było możliwe, w stosunku do koronki. Muszą się ziścić dwie przysłanki. Pierwsze, musi występować któryś z tych stanów, o których wspomniałem, czyli stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego. W chwili obecnej mamy stan epidemii. Nic nie wskazuje na to, żeby chcieli go odwołać. Taki stan epidemii też się dość łatwo wprowadza, nie? A druga rzecz to. Yy, choroba, przeciwko której ma uodparniać preparat, musi się znaleźć w wykazie chorób zakaźnych. Musi się znajdować. Koronka na razie nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, ale wpisanie jej na, do wykazu chorób zakaźnych jest banalne. To zdaje się robi minister zdrowia. Czyli minister zdrowia może. Zdaje się minister zdrowia. Jeszcze raz mówię, to jest ogrom materiału. Jeśli się pomyliłem, proszę, piszcie do mnie, to będę prostował. Ale no wygląda na to, że po prostu minister dwoma podpisami może to załatwić. Jednym podpisem wpisze koronkę na wykaz chorób zakaźnych, drugim podpisem każe robić obowiązek, jak mu się będzie chciało. Dla osób o określonym wieku, na określonym obszarze. Jestem w stanie, biorąc pod uwagę, kto nami rządzi, i nie, nie chodzi tylko o pis, wyobrazić sobie sytuację, w której na przykład e, będą poniżej jakiegoś wieku to ludzie, albo w jakimś określonym wieku od do płeć raczej nie, ale osoby, które m, będą wykonywały określone zawody, przecież już się mówi o zawodach medycznych, a także, nie, a także o zawodach niemedycznych, które pracują w placówkach związanych z medycyną, czyli na przykład pani rejestratorka w centrum rehabilitacji albo na tak zwanej medycznej siłowni, gdzie chodzisz na rehabilitację, bo tam są fizjo- albo fizykoterapeuci. Już zawsze mi się mylą te nazwy, te, te, te nazwy tych zawodów, za co bardzo przepraszam, bo to jest bardzo pożądany zawód. Yy, ostatnio członkini mojej rodziny fantastyczna Nazwijmy to pani rehabilitantka postawiła nie tyle na nogi, co akurat na ręce, ale, ale bardzo, bardzo szybko cudów dokonywała. Ja też chodzę dzięki wspaniałemu rehabilitantowi Łukaszowi Kalenczukowi, którego bardzo serdecznie polecam i pozdrawiam. On ma swoje konto na Instagramie. Jakby się tam trafili, to napiszcie mu, jeśli można was prosić, jakieś miłe słowo ode mnie. Łukasz Kalenczuk. Eee, eee, także, także. Tego typu rzeczy, czy, czy, czy tutaj obowiązki. Albo na przykład ludzi, którzy pracują w gastronomii, albo urzędników, e, albo ludzi, którzy pracują w handlu. No bo co prawda tak się zdarzyło, że do tej pory raczej ognisk koronki w, centrach w placówkach handlowych prawie nie było, gdzie prawie mówię z ostrożności, bo nie słyszałem o żadnym przypadku, ale pewnie jakieś były, więc ostrożności powiem prawie. No, ale to by wskazywało na jakąś statystycznie. Dobra, zostawmy to. Wiadomo, o co chodzi. I to mnie szczerze powiem, przeraża bardziej, niż gdyby oni wprowadzili obowiązek dla wszystkich. Ponieważ, ponieważ to umożliwia działania bardzo wybiórcze. A mi się wydaje, że zasady powinny być równe dla wszystkich. Nie powinno być tak, że urzędnik czy polityk, bo dla mnie minister to nie jest żaden yy, i wojewoda to też nie jest dla mnie żaden urzędnik, to jest polityk, który piastuje urząd. To jest moim zdaniem nie to samo. Urzędnik to jest moim zdaniem np. ze skarbówki, ktoś nieumoczony politycznie. Jak jest politykiem, to jest politykiem co najwyżej piastuje urząd. No ale formalnie z urzędnikiem oni nie powinni móc robić rzeczy celowanych w konkretnego człowieka. Tylko ogólne zasady. Łapiesz się, nie łapiesz. I to powinny być zas zasady na tyle. <coughs> na tyle ogólne, że nie wymierzone w konkretny podmiot, czyli nie można robić ustawy ogólnej, która w praktyce uderza tylko w jedną telewizję. A potem jej, ją wyłączyć spod, spod, spod tego. No, no chore, nie. Słuchajcie, nopy. E fundusz kompensacyjny to się, to się nazywa i ten <laughs> fundusz kompensacyjny teoretycznie jest bardzo fajną rzeczą, ale no bardzo teoretycznie. To znaczy sam, sam fundusz kompensacyjny jest spoko, tylko że on jest zrobiony bardzo niespoko. O! I fundusz kompensacyjny Zakłada możliwość o ubiegania się o odszkodowanie z tego funduszu, jeżeli trafi ci się NOP, po przyjęciu, po przyjęciu preparatu na koronkę lub po przyjęciu preparatu na jakąkolwiek chorobę z tego wykazu, o którym już mówiłem, czyli wykaz chorób zakaźnych. Czyli innych już, czyli jeśli tego, tego choroby, na którą przyjąłeś, preparat nie ma w tym wykazie i to nie jest koronka, to już nie możesz. Druga rzecz, ten NOP może wystąpić, ten NOP, e, może maksymalnie do 3 lat może ci się trafić od przyjęcia preparatu. Nie jest dla mnie do końca jasne, czy to od przyjęcia pierwszej dawki preparatu, czy od ostatniej dawki preparatu, ale od czegoś 3 lata to czasem może być ważne. Też nie jest dla mnie do końca jasne. Nie znalazłem tego, a z informacji jak znaczy inaczej, dostałem informację od ludzi, że jest tam informacja, iż ten nop musi znajdować się na wykazie nopów podanym przez producenta. Ale tego nie znalazłem. I albo tego tam nie ma, albo jeszcze raz drodzy państwo yy, 289 stron. Mogłem przeoczyć, jestem zmęczony. Um, natomiast gdyby tak było, że ten nob musi się znajdować na liście nopów podanych przez producenta, to byłby skandal, bo <laughs> wiedza medyczna, konsensus medyczny odnośnie preparatów na koronkę, cały czas się zmienia, ewoluuje, a odnośnie ilości niepożądanych odczynów poszczepiennych zwiększa. Jeszcze Pół roku temu, jak ktoś mówił, że mogą się tworzyć po tym zakrzepy albo jakieś kwestie związane z zapaleniem mięśnia sercowego, to był wyzywany od płaskorzyjemców, tych mm, foliarzy, szurów. Natomiast dziś są bardzo poważne badania naukowe. Przeprowadzone przez bardzo poważnych naukowców, opublikowane w bardzo poważnych, recenzowanych czasopismach naukowych, a z recenzji wynika, że jest tak, jak powiedziano w tych badaniach, że tak rzeczywiście może być. Jest. <laughs> Czyli należy założyć, że przynajmniej tak może być. Czyli w tym wypadku powstawałaby bardzo nieprzyjemna sytuacja, w której prawdopodobnie najcięższe powikłania nie doczekiwałyby się odszkodowania. I, powsta I powstawałaby taka bardzo dziwna sytuacja. Na przykład ten, który przyjmie preparat, gdy jest ta szersza lista, jest szersza chory, to, by było, to by było chore. Miejmy nadzieję, że tam tego naprawdę nie ma. Dalej. <laughs> Te odszkodowania są od 3000 do 100 tysięcy. W tym przedziale od 3000 do 100 tysięcy. Biorąc pod uwagę poziom niektórych tych NOPów. Uważam, że 100 tysięcy to jest żenująco niska kwota, ale i tak lepiej, że to jest, bo wcześniej to takich odszkodowań można się było ubiegać generalnie tylko i wyłącznie na drodze cywilnej, co biorąc pod uwagę, że w polskim w polskiej praktyce sądowej bez y, biegłego medyka sąd de facto nie może wydać wyroku. Znaczy może wydać wyrok, ale generalnie w praktyce jest tak, że sąd się słucha y, słucha biegłego, biegły jest medykiem, a medycy mają niestety źle pojętą solidarność zawodową, w związku z tym dochodzi do takich chorych sytuacji, że na przykład w czasie operacji e, pacjent spadł ze, ze stołu operacyjnego i zmarł. No ale, ale nie stwierdzono, żeby to, że pacjent spadł im ze stołu operacyjnego w czasie operacji miało jakikolwiek coś wspólnego z tym, że zmarł i w związku z tym nie stwierdzono błędu w sztuce. No o tym, jak patologiczne są kwestie traktowania błędów w sztuce medycznej w Polsce, no to można nakręcić całą serię filmów dokumentalnych. Moim zdaniem byłoby to dużo bardziej mroczne i szersze niż kwestia krzywdzenia dzieci przez ludzi w Sutannach i zdecydowanie, moim zdaniem, częstsze. I chyba czas, żeby ktoś o tym wreszcie zaczął mówić głośno, bo liczba poszkodowanych przez system opieki zdrowotnej w Polsce jest bardzo duża. Sam jestem taką osobą, mam powikłania pooperacyjne, między innymi, dlatego czasem tak dziwnie mówię, bo tutaj w sporej części, o tutaj, mam zaburzone czucie w tej części twarzy. Um, także sam jestem ofiarą. Eee, I nie mówię wam tego, żeby się skarżyć, broń Boże, eee, tylko po prostu. No, Pokazuje wam, że tak jest. Także od trzech. Także tutaj to, że w ogóle jest szansa na jakiekolwiek pieniądze, spoko. Natomiast biorąc pod uwagę, jak drogie jest w Polsce leczenie prywatne, jak leczenie na NFZ jest w praktyce nieosiągalne, jak drogie są rehabilitacje, a tu jest jeszcze gorzej, drodzy Państwo, na państwową rehabilitację po złamaniu dziecka, które nie może ruszać ręką po wyjęciu ręki z. z z tego, z, z opatrunku gipsowego, tak zwanego opatrunku, no, z unieruchomienia. E, państwowo chyba trzy miesiące się czeka. Wyobrażacie? Sędzia nie może ruszać ręką, i przez trzy miesiące ma po prostu nic nie robić, bo za trzy miesiące dopiero da państwową rehabilitację. No to nie wiem, czy w praktyce czy ktokolwiek tam dochodzi do tej praktyki, bo wiadomo, że człowiek ostatnie pieniądze wyszarpie, skądś tam, nie wiem, sprzeda nawet coś z mieszkania. Byleby dzieciakowi zapewnić rehabilitację od razu, żeby nie było wątpliwości, ja nie muszę nic sprzedawać. Dzięki Bogu ciężko pracuję i jestem w stanie zapewnić rodzinie podstawowe rzeczy, bo moim zdaniem to, że, yy, że kończy się z, leczenie złamania, zaczyna się rehabilitacja w celu przywrócenia całkowitej ruchomości, to jest kurde coś cholera standardowego. Jak ja byłem dzieciakiem, to tak było. E, no teraz już kurde nie. To jest skandal, nie mówiąc już o innych rzeczach. Typu, typu lekarz specjalista na NFZ nie przyjdzie, nie, nie zajrzy dziecku do ucha z, 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 podejrzeniem, z podejrzeniem zapalenia ucha środkowego, bo się boi koronki, ale ten sam lekarz wieczorem prywatnie bez problemu. O, podobnie zresztą z A Wcześniej przed koronką też tak było, że znowu miejsc nie było i tak dalej, tak dalej. Także generalnie spoko, tylko moim zdaniem biorąc pod uwagę, jak drogie może być usuwanie takiego NOPA, to jest to śmiesznie, niski, śmiesz, śmiesznie niska kwota. Śmiesznie. E, tak. E, dalej. Jeśli chodzi o koronkę, nic nie dostaniesz, jeżeli jesteś zakażony ko koronką, czyli jeżeli po, po e, preparacie na koronkę trafi ci się NOP, ale e, wykażą, że jesteś zakażony koronką, to nic nie dostaniesz. Nie musisz być chory, musisz mieć pozytywny test PCR, który, jak będziesz zgłaszał tego NOP-a, prawdopodobnie z miejsca ci wykonają. I, i tyle. A pamiętajcie, że te testy nie tylko, ale również dają wyniki fałszywie pozytywne. To wiemy chociażby z wypowiedzi ministra zdrowia Szumowskiego. A to są testy, no testy w sumie takie na. Dobra, nie wchodźmy już w to, ok? Dalej. Ten fundusz będzie funduszem, który jest dziwny. Znaczy tak. Generalnie na ten fundusz składać się będą dostawcy preparatów którzy będą musieli wpłacić na ten fundusz 1,5% kwoty brutto uzyskanej od skarbu państwa. I to jest bez sensu, bo to jest takie płacenie temu, kto tobie zapłacił. Przykładowo, powiedzmy, że producent preparatu mm, dosyć, ma, zarobi 100 milionów. A to znaczy, że 1 500 musi wpłacić na ten fundusz. To jest oczywiste, że on po prostu podniesie cenę. Po prostu podniesie cenę i tyle. Zwłaszcza, że <laughs> przecież w przecież chwili obecnej no, na przykład Pfizer i bodajże Moderna też już podniosły ceny preparatów, choć tutaj z preparatami na koronkę zaraz będzie gwiazdeczka, bo tutaj jest jeszcze jeden absurd. Czyli po prostu no, to jest trochę tak, jakby ja zapłacił komuś za sprzątanie mojego mieszkania, ale jednocześnie Zobowiązał go, żeby mi oddał część tych pieniędzy jako fundusz remontowy, posprzątaniowy. No to, no to po prostu on weźmie ode mnie wyższą cenę i tyle. Jest to bez sensu. Druga rzecz. Um, producenci preparatów na koronkę będą z tego zwolnieni, co potwierdza przynajmniej część przecieków odnośnie treści umów z producentami preparatów, co tam jest. To jest temat na oddzielną vloga, bo tam jeszcze są różne ciekawe kwiatki podobno, ale znowu to w praktyce doprowadza do takiej sytuacji, że producent preparatu na przykład przeciwko Polio, stary preparat, albo na gru, przeciwko gruźlicy, będzie składał się na fundusz odszkodowawczy, bo to się w sumie do tego sprowadza. Ludzi, którym trafi się nop po preparacie na koronkę. No to tak trochę bez sensu, nie? To trochę tak, jakby, nie wiem, pielęgniarki składały się na fundusz wypłacania odszkodowań za błędy medyczne lekarzy. Wydaje mi się, że lekarzy stać, żeby zapłacić samemu, nie? No właśnie. A umowy przecież chyba można renegocjować, nie? Poza tym można by tak zrobić, że. Powiedzmy, no, okej, okay, rząd już szanił, nie zobowiązał tych, albo w ogóle podpisał podobną umowę, że będzie chronił, że nie, nie będzie żadnych tych rzeczy. E, no to niech zapłaci ci z budżetu państwa, lub, co by było super, niech zapłaci z pieniędzy partyjnych partii prawo i sprawiedliwość, nie? To by było sprawiedliwe. W końcu to ich politycy wynegocjowali takie, a nie inne umowy. E, dalej, drodzy państwo, przeczytajmy sobie, bo to już powoli się robi dość długi ten vlog. A będę starał się dalej to jeszcze mówić. Natomiast, drodzy Państwo, strona 18. Strona 18 to jest e, strona 18 nie, nie, nie sprawdziłem, to jest chyba artykuł, artykuł 11 tej ustawy o zmianie ustawy. Po artykule 33 dodaje się artykuł 33a w brzmieniu, czyli jest zupełnie nowy artykuł w tej ustawie wie. 33a, którego wcześniej nie było. Artykuł 33a, rozumiem chyba 33a: 1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii, czyli takim stanie, który aktualnie trwa i pewnie będzie trwał jeszcze długo, długo, państwowy, powiatowy inspektor sanitarny w drodze decyzji może. Czyli powiatowy inspektor sanitarny. To jest dość nisko w randze. No. Zakładam, że jest ich tylu, ile powiatów. Echem. Na pewno są różni, i chociażby na pewno, na pewno są różni. Tak? Pamiętamy chyba na początku koronki, taką specyficzną panią powiatową, lekarz, e, inspektor sanitarną, taką bardzo kolorową w dużych, e, w dużych tych okularach. Co tam na konferencji prasowej chyba się bardzo dobrze bawiła, przy okazji poubliczniała yy, po, yy, całą masę rzeczy z, czy o pacjencie i tak dalej. No tego typu ludzie, tak? Oczywiście nie, nie twierdzę, że wszyscy są tacy, ale taka osoba została inspektorem sanitarnym. Zresztą pamiętamy samego głównego inspektora sanitarnego, pana Pinkasa. No, dało się wyciągnąć wiele wniosków na temat jego osobowości, prawda? A to był top-topów główny. I co on może, w drodze decyzji, czyli tak po prostu, indywidualnie, bo chce, żebyś ty, nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Co to jest indywidualny nadzór epidemiologiczny? Za cholerę nie wiem. Domyślam się tylko, że jest to nadzór epidemiologiczny, który ma charakter indywidualny, czyli nietypowy. Czyli nie, że zaszły jakieś przesłanki ogólne, że trzeba nad tobą nadzór epidemiologiczny, epidemiczny, epidemiologiczny roz, roztoczyć, tylko jest coś indywidualnego. Tak ma być, bo on tak chce. Powydał taką decyzję, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Co to są badania sanitarno-epidemiologiczne? Znowu możemy się tylko domyślać, natomiast co najmniej testowanie, co najmniej testowanie, tyle. On może także przedłużyć ponad okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34 ust. 5. Do czasu poddania się osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym, mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni. Czyli jesteś na kwarantannie i oni chcą, żebyś poddał się jakimś badaniom laboratoryjnym. Co to są badania laboratoryjne? Nie wiem, ale badania laboratoryjne kojarzą mi się z królikami doświadczalnymi. Nie wiem dlaczego no to mogą cię uwięzić w domu dłużej, niż to ustawa przewiduje, eee, czy tam inne przepisy przewidują, ale na szczęście tylko do 30 dni, ale wiecie, zawsze można zmienić na 60, 190. <słuch> Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, czyli lekarz szpitalu już chce cię wypuścić, ale ten inspektor chce, żeby on ci przedłużył pobyt w szpitalu. Izolację lub izolację w warunkach domowych. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne. Już mamy rozróżnienie izolacja lub izolacja w warunkach domowych. Czyli skoro mamy wprowadzone rozróżnienie na izolację i izolację w warunkach domowych, to jasnym jest, że tam, gdzie czytamy o izolacji, nie jest mowa o izolacji w warunkach domowych, tylko izolacji w warunkach innych niż domowe. Na przykład w izolatorium, takim, które się wielu osobom kojarzą z tak zwanymi obozami FEMA. Do czasu poddania się tej osoby badaniom laboratoryjnym, mającym na celu wykluczenie zakażenia, czyli cały czas. Nie, że potwierdzenie, tylko wykluczenie. Czyli każdego teoretycznie mogą tak dziabnąć, do czasu, gdy nie wykluczą. To jest bardzo ważne. Potwierdzić coś, a wykluczyć. Ech, zwłaszcza, w, że w takich sytuacjach niejasnych nie ma potwierdzenia, ale nie ma też wykluczenia. I zwróćcie uwagę, że tutaj już nie ma e, maksymalnego czasu trwania, więc tutaj się nie poddasz się tym badaniom laboratoryjnym, również z ich winy. Bo na przykład może im zabraknąć testów, może nie być mocy przerobowych, mogą to być jakieś skomplikowane badania laboratoryjne, być może niedostępne w placówce, w której się znajdujesz, to mogą Cię tam teoretycznie nawet nigdy nie wypuścić. Działania przeciwepidemiologiczne, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, mogą być odpowiednio stosowane wobec osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. E, czyli wystarczy, że jesteś podejrzany. Jeszcze raz podkreślę, to nie musi być podejrzanie w rozumieniu kodeksu karnego, tylko w ujęciu medycznym, więc. Wiecie, to jest czasem tak, jak idziesz do lekarza, i lekarz ci mówi, że no, ma podejrzenie, że jesteś chory na to i na to. On nie musi tego w żaden sposób argumentować. On nawet to nie musi argumentować. Nie mówiąc już o tym, że nie musi tego udowadniać. Czyli wystarczy, że jesteś podejrzany, a podejrzenie może paść zawsze, na przykład dlatego, że jesteś niewygodny politycznie, i już Bach. Który spowodował powstanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czyli w tym wypadku koronki, a także wobec osoby, która w okresie odpowiadającym okresowi wylęgania choroby zakaźnej, wywołanej tym biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, przebywała na obszarze jej występowania. Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, w tym momencie każdego Polaka, bo cała Polska z obszarem występowania tego cholerstwa, lub w inny sposób była narażona na zakażenie. Echem, a w tej chwili na zakażenie jesteśmy yy, 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 narażeni wszyscy. W szczególności w przypadku zakażenia lub narażenia na zakażenie wariantami biologicznego czynnika chorobotwórczego o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości. Czyli rozumiem, że jest to zrobione w szczególności na nowe warianty koronki do decyzji, o których mowa w ustępie trzecim, stosuje się odpowiednio. Artykuł 47c dostaje artykuł 47d w brzmieniu. W razie wystąpienia stanu zagrożenia epidemii Yy, micznego oraz stanu epidemii, yy, ogłoszonego z powodu COVID-19, Minister właściwy do spraw zdrowia może określić w drodze rozporządzenia procedurę monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej, ale tylko w szczególności, czyli może każdej, lub klinicznej, albo podwyższonego, podwyższonej zaraźliwości, lub Zjadliwości, uwzględniając konieczność szybkiego i skutecznego podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się epidemii. Monitorowanie, o którym mowa w ustępie pierwszym, może w zależności od sytuacji epidemiologicznej obejmować następujące zadania: przekazywanie wyników sekwencjonowania wirusa do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub podmiotów wskazanych przez ministra. Właściwego do spraw zdrowia, przekazywania próbek itd., itd. Czyli wydaje mi się, że to jest legalizowanie tego, co już się i tak od dawna dzieje. Drodzy Państwo, e o tu jest ciekawa rzecz, zobaczcie. To nie udziela żądanych informacji, o których mowa w ustępie 32, albo udziela ich. W niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 do 30 tysięcy. Ciekawe co to jest za. Bo teraz to tak mi spojrzałem. Ciekawe co to jest za informacja. Może informacja na przykład, czy zostałeś, przyjąłeś preparat na koronkę. Kto nie realizuje zadań w ramach procedury monitorowania występowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, przerwimy to w tym momencie. Ja się idę chwilkę zdrzemnąć. Państwu życzę miłego oglądania jak wstanę, mam, to znaczy, najpierw jeszcze muszę to zmontować, a potem się zrzemnę. Mam nadzieję, że jak wstanę, to będę już miał sporo maili z Państwa uwagami do tego właśnie projektu ustawy o zmianie ustawy. Trzymajcie się. No i prosiłbym o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Niech to się niesie, moi kochani. Pozdrawiam, pa!